gospodyń w Nechrypce, oprócz robienia pierogów, gotowania barszczu, kapuśniaku, grochówki, może się pochwalić zupą zwaną winna polewka. Co to takiego? Zupa ta wywodzi się z kuchni staropolskiej. Trafiła do nas w roku 1946. Tak naprawdę sprowadził ją do nas nasz pierwszy proboszcz, ksiądz Jan Grygiel. I od tej pory była serwowana na obiadach odpustowych w naszej parafii. Po czym nasze drogie panie, które obsługiwały, przekazały ten przepis dalej. Zupę winną polewkę robi się z wina wytrawnego białego z dodatkiem żółtek, cukru, cynamonu, goździków i imbiru. Koło gospodyń w Nechrypce od początku swojego istnienia prowadzi też kronikę. Co takiego w niej zapisujecie? Chciałam powiedzieć, że tą kronikę oraz koło założyła pani Aurelia Dorosz, bardzo zasłużona dla tutaj wsi, dla kobiet, dla aktywizacji tych kobiet w trudnych czasach powojennych. I śledząc tą kronikę, można zauważyć, że na przykład 58 rok, kurs kroju i szycia. 59 kurs racjonalnego żywienia. Na przykład staraniem koła gospodyń w 1972 roku założone zostało przedszkole w Nechrypce. Zostałyśmy zgłoszone do plebiscytu Mistrzowie Agro 2019 jako koło gospodyń wiejskich w Nechrypce. I chciałyśmy bardzo podziękować, bo do tej pory nie wiemy, kto nas nominował do tego plebiscytu. Niesie pokój ludziom w dom.